No siemanko, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym, szóstym już odcinku z gry City Skylines. Wczytujemy save'a po piątym odcinku, tutaj z Gliwic. Jak widzicie, już tam ponad 2,5 tysiąca mieszkańców mają Gliwice, także no, coraz lepiej to wygląda pod względem tych kamieni milowych, także populacji, no też finansowo coraz mniejszy jest ten minus. Bo mieliśmy tam maksymalnie... Wow, ale trochę grafika coś świruje. Coraz mniejszy jest też ten minus, bo tutaj mieliśmy minus 6000. W poprzednim odcinku nawet pod minus 7 podchodziło, już jest minus 500. No i dobra, plan na ten dzisiejszy odcinek. Ja mam generalnie taki, żeby moi mieli... zwiększyć liczbę jeszcze surowców, które wydobywamy tutaj, bo jeśli chodzi o gospodarkę miasta, to zobaczcie, mamy, produkujemy w zasadzie drewno, kamień, no i mamy tą hodowlę, nie? Natomiast to mamy też deficyt duży na zbożu. Wydaje mi się, że dlatego, że właśnie mamy tą hodowlę całą. I ja będę chciał w tym odcinku pójść do zboża, zacząć produkcję zboża i zacząć produkcję węgla, bo też jest na tej mapie, bo już sprawdzałem, i węgiel, i zboże. Zaraz wam pokażę. Surowce naturalne, wejdźmy sobie. O, i zobaczcie, tu jest żyzna gleba, tak zwana. A tu, czy tu, moglibyśmy ten węgiel. Ja pójdę tu, żeby to było daleko od miasta. I tu sobie zaczniemy wydobywać węgiel, a tu zaczniemy zboże produkować. Tylko ja jeszcze sobie dokupię parcelę tutaj, żeby mieć elegancką sytuację pod to zboże. Dobra. Czyli już tam dokupiliśmy parceli. No i tu też jeszcze gdzieś musimy dokupić. Pod ten węgiel, nie? To musimy dokupić to i to. Dobra, i może to jeszcze kupię. O, coś takiego. Teraz pytanie, po co najpierw iść? Czy po węgiel, czy po zboże? Ale dobra, może pójdziemy po ten węgiel. Czy zróbmy małą drogę. Stąd. 90 stopni. W razie dziabnijmy tak po prostu. Zobaczmy, gdzie są te surowce. O, no zbliżyliśmy się dość mocno tutaj już. Mamy połączone w końcu, czy nie? Bo... Dobra, mamy. Połączone. Nie wiem, czy nie za daleko to jest. No. Tego złoża, bo wiecie, to musi być w złożu jakby. Musi być dostęp, wydobycie węgla, no spróbujmy. A jest, nie, jest informacja, że surowiec jest dostępny. Czyli będziemy mogli tak postawić, no to pięknie. O, proszę bardzo. No, to takie tutaj wydobycie robimy. Tylko ja bym to jeszcze teraz poszerzył. Bo tu zobaczcie, o właśnie, tu jest piękne. Piękny teren pod ten węgielek jeszcze. No może tak dajmy nawet, o. Będziemy mieli taką pierwszą gliwicką kopalnię węgla. No i ona jest na tyle daleko od, widzicie tutaj, miasta, że to nie powinno kolidować. No a myślę, że jakieś tutaj zyski z tego, że właśnie będziemy producentem węgla, będziemy mieć jednak, nie? Przyspieszę może trochę czas.
Zobaczmy, czy już się zaczęła jakaś ta produkcja nasza. O, wow, zobaczcie. Ale ruszyliśmy z buta. 100 ton miesięcznie. 100 ton miesięcznie, ile nadwyżki? Ciekawe jak z kasą. Ciekawe, ciekawe, że zobaczcie, mamy tyle nadwyżki, a to w ogóle jakoś nie wpływa na te nasze dochody, nie? Ja myślałem, że jak będziemy mieli nadwyżki tych surowców, to wiecie, to jakoś się przełoży na nasze dochody. To jest trochę dziwna sytuacja. Że te wszystkie produkcje jakoś tak słabo się przekładają, nie? Bo to rolnictwo też musimy pójść. Dobra, najpierw drogi tam poróbmy. Czyli tak, stąd myślę, że dziabniemy taką dróżkę. Wnieśmy ją od razu. O, nawet na tym poziomie może być, zobaczcie, ta droga. Przez rzekę przejechaliśmy i teraz już możemy ją obniżyć. I tak tutaj sobie wjechaliśmy w ten nowy sektor. I co? Tu myślę jakieś rądko może czepnijmy. Czy małe? Dobra, średnie może. Czepnijmy jakieś rądko. Krzywa, ale krzywa ta droga, nie? Co postawiłem? No, tak nie wygląda to najlepiej z lotu ptaka. Na najbardziej prostą drogę, no ale myślę, że to jakoś też nie wpłynie tutaj przesadnie. Co najwyżej wizualnie to nie wygląda najlepiej. Zobaczmy surowce naturalne. Dobra, tu się, bo tu już są te selektory roponośne. Tam jest zboże, czyli tutaj ewentualnie ten roponośny przemysł trzeba było budować, więc tu zróbmy tak, mała droga. Czyli tak, no tutaj jakąś drogę sobie dziabnijmy do tej ropy. Opa. Czemu mi rondo zniknęło? Zniknęło, nie? Dziwne. Tak jakby mnie nadpisał. Dobra, tu zróbmy jakąś drogę pod kątem 90 stopni. Być może sektor mieszkalny też zrobimy. Tu tą ropę będziemy wydobywać. No a tam musimy iść po to rolnictwo. Tu zróbmy jeszcze taką drogę. Dość długą, myślę. W ogóle też moglibyśmy jakoś może tędy jeszcze zrobić połączenie. Nie? Moglibyśmy. Myślę, że moglibyśmy, ale to na razie tak podciągnijmy, tylko żeby był taki zalążek, że tutaj kiedyś drogę jakąś zrobimy. Żeby nam to nie umknęło. O, dobra, już się zbliżamy do tych żyznych rejonów. No to co? No to myślę, że stąd już możemy spokojnie taką drogę. To będzie mniej więcej na środek tego żyznego sektoru. No dobra, i tu już to rolnictwo można przepnąć.
No tak, akurat równo będziemy. To jest pytanie, w którą stronę? Uprawa warzyw. No właśnie, bo możemy w sumie i uprawę warzyw też zrobić, i możemy zboże. Dobra, najpierw zacznijmy może od zboża. Surowiec dostępny. Dobra, proszę bardzo. Surowce do wydobycia. 20 ton. Oj. No co? Dobra. Ja zawsze lubię rozszerzać później już, jak to już jest zbudowane. Lepiej jakoś się to rozszerza niż pierwotnie się buduje. Dobra, wiecie co? To tu zróbmy o tak. Poszerzmy. 55 tysięcy ton. Ale to i tak będzie nam brakować. Bo mamy deficyt 90 coś tysięcy. O, zobaczcie, jak teraz poszliśmy z dochodami. No, to może tutaj właśnie brakowało nam bardzo tego zboża, na to wychodzi. No tak, no bo potężny deficyt mieliśmy. Nie wiem, czy on wynika z tego, że mamy te hodowle. Tak mi się wydaje trochę. Że to z tego, bo przed jakby założeniem tych hodowli nie miałem takiego deficytu. Strasznie mało produkujemy. Bo 1,2. Dobra, zobaczymy. Może tutaj więcej pracowników musi. Ale nie, jest 4 na 4. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Second Moon Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow. No i zobaczcie, i faktycznie wychodzimy na mniejszy minus. No to chyba tutaj w dużej mierze chodziło o ten deficyt potężny, który mieliśmy na zbożu. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. Tak to trochę wygląda. Dobra, to ja bym poszedł jeszcze w produkcję warzyw teraz, myślę. You already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boats. There's no sinking this boat, Glenda. 5 ton miesięcznie. No, słabo trochę mimo wszystko. Dobra, ale pójdźmy jeszcze w produkcję, uprawę warzyw specjalistyczną, bo to możemy też zrobić. Naprzeciwko zróbmy. Czy tutaj nawet, o. Tutaj nawet zróbmy. Oj, tu rozciągniemy to. This is an emergency broadcast to all citizens. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Co? Wybuch pożaru? Gdzie jest wybuch pożaru? Coś pisali o jakimś pożarze. Ale to chyba... Nie wiem, już chyba nieaktualne. Nie widzę nigdzie. Zobaczcie, jakieś problemy, kurde, graficzne są. Z tą grą. A, tu może. Tu jest chyba jakiś pożar. Zobaczcie, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Tu jest chyba pożar.
Wow. Nie no, to wygląda jakby się całe miasto paliło teraz trochę. Co się dzieje? Może jest w końcu czy nie, bo nie wiem już. Ale okrutnie. Kurczę, są problemy ogromne z tą grafiką, wam powiem. Wariuje naprawdę ta gra. No, 6 pracowników. Dobra, tu jest 3 przy tych warzywach. Dobra, zobaczmy. No, jest poniżej 4000. No, coraz bardziej to się rentowne to nasze miasteczko staje. Widzicie, dzięki temu, że moim zdaniem dzięki temu, że tutaj zboże zaczęliśmy produkować warzywa, schodzimy z tych deficytów i to była chyba skuteczna taktyka. Chociaż teraz kurczę minus 4300, a już było minus 3 coś. Oj. No dobra. Zobaczymy, jak to będzie z czasem wyglądało. Zobaczmy, jak tam z mieszkańcami. Populacja. Bezrobocie spadło dość mocno. 5% tylko. Ja bym jeszcze dostawił w takim razie zakładów produkcyjnych. Tylko teraz gdzie... Dobra, tu dostawmy trochę. Tu dostawmy trochę. Tu powiedzmy. No i tu może. Żeby trochę jeszcze miejsc tej. Żeby trochę tej pracy jeszcze. Można powiedzieć, wyprodukować. Jesteśmy maleńkim miasteczkiem, teraz rozkwitające miasteczko. Uprawa włókien tekstylnych, będziemy mogli włókna tekstylne robić ewentualnie. Też myślę, że to jest powoli taki moment, że moglibyśmy gdzieś zbudować, bo mamy, zobaczcie, na wysokie zagęszczenie zapotrzebowanie, czyli to są takie bloki, dość tanie. Ja mamy tutaj ostatnie, te tanie mieszkania, nie? To są duże bloki z tanimi mieszkaniami. I w teorii gdzieś to moglibyśmy czepnąć. Ja się zastanawiam, gdzie. Tak, żeby wiecie, nie było lipy. Ale myślę, że może tu gdzieś, może tu, może tu. Też tak, żeby wiecie, nie zakorkowało nam świata całego. Zobaczmy na te korki może. Ruch uliczny. No 80%. Dobra, nie ma, nieźle. Tu nie ma takiego dużego ruchu. Może gdzieś tu walnąć ten blok duży faktycznie. Albo tu. Tu może gdzieś. Dobra, wiecie co? Zróbmy tutaj, tylko ja bym jeszcze z poziomu drogi, muszę zobaczyć, czy to jest, dobra, tu jest nisko. Co? A coś tu jest. Co tu jest? Jakieś ruiny starego młyna, kurde. Tu jeszcze mamy, zobaczcie, drut jakiś. Nam nie jest potrzebne. Oj! Albo jest, bo kurczę, odciąłem to miasto od prądu. No to nie, no to przepraszam. To jednak było potrzebne tutaj. Wow. Ale teraz blackout zrobiłem.
akurat pompownię włączyłem. Ale dobra. Powiedzmy, że tu mógłbym i tak te tanie mieszkania chyba postawić. Czy tu? Dobra, tu są jakieś dwa ronda. Tylko właśnie nie chcę też zniechęcać tych mieszkańców, wiecie, tych... tej małej zabudowy, bo oni też nie lubią koło takich bloków mieszkać. Może tu gdzieś, dobra, tu może zbudujmy. Ten wieżowiec nasz, wiecie? Tu powstanie taki wieżowiec teraz. Dobra, to może... nie wiem, czy tyle im wystarczy, ale zobaczymy. Zróbmy rejon dla tanich mieszkań. Oj, zobaczcie, od razu spada zapotrzebowanie. No i tu powinny powstać teraz takie duże bloki. I zeszło do zera praktycznie zapotrzebowanie na te mieszkania o wysokim zagęszczeniu. No i tu powstaną takie dwa bloki. Zobaczcie, na 144 mieszkańców jeden, drugi też na 144. Także no tu będzie... tu nam się potężnie zwiększy ta populacja dzięki tym blokom. Jak tam ta produkcja? 12 ton tego zboża, 5 ton warzyw, coś mało, kurde, wam powiem. To zobaczcie, to zanieczyszczenie idzie. Właśnie zobaczmy jeszcze, jak my stoimy w ogóle z prądem, to z tego co kojarzę mamy, tak. Zużywamy 8, no niecałe 18, produkujemy 25. Woda 25, zużywamy 1000, 115 produkujemy, więc jest spoko. Zresztą już jest średniawo trochę. No, zobaczcie, powstają te bloczki. Zobaczcie, na ilu ludzi. To chyba parking im, tak, od razu im parking, zobaczcie, postawili za blokiem. No tak, no bo tanie mieszkania powstały. Ale raczej myślę, że tak to zbudowałem, że to nie powinno się korkować. Mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy, jak w ogóle nasze też parkingi. Gdzie był pierwszy park dla psów? A tu jest mały parking. 8 pojazdów jest na 41. No to nie, no to nie jest jakby zapełniony. Tu gdzieś mieliśmy drugi. 10 na 41. No to jeszcze jest dużo miejsc parkingowych. Tu też trzeba było gdzieś parking dostawić. Może tu? Nie wiem. Tu gdzieś, nie? Miejsca parkingowe. Średni parking 1500 koszt utrzymania, mały parking 500. No to jest właśnie niewielki jest koszt utrzymania. Bardzo duży parking. Dobra, zobaczymy, jak to się opłaca. 500, bo tu jest 41 miejsc parkingowych. Tu spróbuję postawić może średni parking i zobaczymy, ile po prostu będzie, wiecie, tych miejsc parkingowych, nie? Tylko no właśnie to jest pytanie, że to robi hałas pewnie. I gdzie by to postawić? Może tu przy hałasie postawmy w takim razie. Tu i tak jest hałas.
więc jeszcze większy hałas nie zaszkodzi. Tylko znowu tu jakbyśmy postawili to pobliżej innych miejsc też. Postawmy koło tej szkoły i zobaczmy, ile taki średni parking ma miejsc. 60. To nie opłaca się. To za duży koszt utrzymania, to lepiej było ten mały postawić. No nie, to ja to kasuję. Nie opłaca się, lepiej małe postawić. Tak. Bo małe jest na 41. Tu jest strasznie mała przebitka była. You're tuned into Second Moon, the channel where the classics never. Duży parking. And on to our main. Duży chyba też się nie opłaca, ale dobra, postawmy duży. As the area is attracting more high end stores. 135 też się nie opłaca. To nie, małe parkingi najbardziej się opłaca stawiać. Wychodzi na to. Local Java Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Dobra, postawmy mały parking. The region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. No, przybywa tych mieszkańców. Jak tam sytuacja wygląda z bezrobociem, mnie też interesuje w tym momencie. No, 7% już skacze powoli bezrobocie. Także to jest pora na dobudowanie rejonów przemysłowych, tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, jest zapotrzebowanie wciąż na te mieszkania o dużym, no te tanie mieszkania, o dużym zagęszczeniu. Tak jakby te trzy bloki w sumie, które tu mamy, się bardzo dobrze przyjęły. Zobojętnienie. Ci są zobojętnieni, ale ci są na przykład zadowoleni. Małe domy, minus 11. Czyli chyba małe domy ich irytują. Ale co ja im poradzę? Dobra, myślę, że tu trochę szeregówek jeszcze dostawimy. Też pytanie jest o tą zabudowę mieszaną, bo ją też możemy stawiać już. Dajcie znać, czy to się opłaca, czy nie. Dobra, tu dostawmy trochę szeregówek jeszcze. Też. Wstępny jest nowy budynek, mieszkaniowy zawrót głowy. Poziom ekscytacji panujący w tym miejscu doprowadza do zawrotów głowy. Artystyczne budynki. O, tutaj to mamy. Mieszkaniowy zawrót głowy, poziom ekscytacji. To są takie budynki specjalne. Zobaczcie, plus 3 samopoczucie w promieniu 750 metrów. Postawmy, będą mieć lepsze samopoczucie tutaj ci dookoła. To jest ten budynek, widzicie? Specjalny.
że tu nikt nie mieszka, nie? A nie, mieszkają. Jak tam? Minus 3900, no dobra. Czyli jeśli chodzi o kasę, to coraz lepiej to zaczyna wyglądać. Ludności też mamy boom, ponad 3000 mieszkańców. Jest duże zapotrzebowanie na biura, widzicie, na rejony przemysłowe. Też jest zapotrzebowanie. Dobra, dostawmy jeszcze trochę tego przemysłu. Ja wiem, tutaj może... Nie tak dużo. O tu, powiedzmy ten dół. Postawmy jakieś zakładziki tutaj. Sprawdzić, jak tam bezrobocie. Populacja. O kurde, właśnie nam skoczyło. Widzicie, mało miejsc pracy w stosunku do ludzi mamy. Może trochę biur byśmy dostawili. Też, bo jest zapotrzebowanie na te biura. Pytanie, gdzie? Dobra, tu mamy taką strefę biurową. To może dostawmy tutaj tych biur już. Nie ma zapotrzebowania w ogóle z tego, co widzę, na te biura. Ten budynek jest pusty i można go wynająć. No super, to nie wiem, po co ja jeszcze tych biur dostałem, no ale pokazywali mi, że jest zapotrzebowanie, więc niby dostawiłem, ale widzicie, jakie to zapotrzebowanie niby było. Dobra. Jeszcze rejony przemysłowe, myślę, postawimy, tylko pytanie, gdzie? Może tu gdzieś, w sumie. Dobra, tu też możemy sobie przemysł postawić. Nic się nie stanie. Chociaż rzekę możemy zanieczyścić trochę może. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ulica Sądowa, no. Trochę blisko jednak mieszkalnych postawiłem. Się nie zjawi. Czekają na karawan tam. Jak tam populacja? 7% bezrobocie. No dobra, to trochę zbijamy to bezrobocie. 3400 na minusie. No, coraz lepiej to zaczyna wyglądać. Tu jeszcze możemy dostawimy tych całych naszych zakładów też. Tylko luknijmy najpierw gospodarkę, jak to wygląda. Tu jest 9, tu jest 6 na 7, gospodarka, produkcja, 13 ton jeśli chodzi o zboże, 5 ton jeśli chodzi o warzywa. Tak, zobaczcie, jaki mamy deficyt na warzywach. No dobra, zboża musimy więcej, nie ma co się oszukiwać. Dobra, tu gdzieś trzeba postawić. No i tu jest jeszcze
obszar na drugie w sumie takie pole. Pod zboże, nie? Pod zboże. Cyk. Mały teren jest wyznaczony, ale tu zaraz będziemy poszerzać. Widzicie, mamy 20 ton tutaj w tym zakładzie. 23 tony. 25. Tu już taki mniej żyzny teren trochę. Trzeba trochę tu z góry złapać. O, 30. 35. Dobra. 36 ton. No dobra, może coś takiego. Ile ten ma żyznej? złapać, żeby się dowiedzieć. Ten ma 50 coś. Dobra, jeszcze trochę rozszerzmy. ...3600 na minusie. Zboża 17 ton. Wcześniej mieliśmy 13, nie? Zanim to drugie zbudowałem. No dobra, to na pewno też nam trochę podbije. Pytanie, czy jeszcze stawiać zboże, czy pójść w kolejną tutaj produkcję tych warzyw z tej drugiej strony. O, tu się coś dzieje pozytywnego. O, pożar. Niedobrze. Dobra, jadą chyba chłopaki to gasić. No niedobrze, że nam pożar wybuchł. Ale no, ochrona przeciwpożarowa jest niby wszędzie, tutaj dopiero nie ma. Czyli tu teoretycznie tam mógłby być problem. Ale tak to powinno być, cacy wszędzie. Służby zdrowia. Krematorium. To jest duży koszt utrzymania, no ale też moglibyśmy z tego korzystać. To jest problem trochę też ze służbą. Dobra, musimy koło tej szkoły, bo i mieli zrobić klinikę raczej. Pytanie, czy nie tutaj gdzieś. O, żeby też tamto potencjalne osiedle na północy objęło. Dobra, zróbmy tak. Ci będą bardziej happy, że mają klinikę. To oczywiście wygeneruje oczywiście koszty, jak widzicie, od razu większe. No ale te budynki też powinny teraz się podnieść, no bo mają lepszą opiekę zdrowotną. Zarządzanie odpadami. Dobra, czyli tym podstawkę postawiliśmy. Oni liceum nie mają. Czy mają? Szkoła podstawowa jest na pewno. Czemu nie pokazuje dróg? Koloru. Szkoły pomaturalnej nikt nie ma, ale za duże trochę koszty, wiecie, utrzymania. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement.
You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, but I digest, to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. And on to our main feature story. The commercial district is booming. Czekam, jak tam wysypisko. No jeszcze jest miejsce. Stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local przechowujemy, więc ludzik. Nie, bo tak myślę, wiecie, czy... That's good for business and good for the community. Polarnie. We'll be back after this. Znacznie większej liczby śmieciarek. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. To tutaj od razu? Aha, to jest chyba ulepszenie, tak? Czy... A nie, to się stawia obok, a to? To tu się stawia, tak? Czy co? No, zrobiliśmy ulepszenie. Tam jakąś zajezdnię dla śmieciarek. Czyli więcej śmieciarek mamy potencjalnie, chociaż... Zobaczcie, pojazdy w użyciu 1 na 20. Więc tutaj akurat z tym nie ma problemu. No i kurde, już podbiliśmy koszty znowu pod 5000. Co tu się dzieje? O, elektryczność tam siadła. Właśnie tak się zastanawiałem, o co chodzi. Dobra. Stawiać kolejny wiatrak. Niedobrze. No i dobra, to powinno załatwić problem blackoutu. Jak tam z prądem stoimy? No 30 produkujemy, ale kurde, no słabo. Myślę, że te wiatraczki już powoli zaczynają być niewydolne jak na to nasze miasto. I robi się nieciekawie. Musimy chyba o jakimś innym środku zaopatrywania nas w energię pomyśleć, bo inaczej to będzie dość słabo, mi się wydaje. Sieć transformatorowa, turbina wiatrowa. Elektrownia węglowa. No na razie możemy małą elektrownię węglową postawić, ale... O, kosztuje, lecz produkuje dużo zanieczyszczeń. 70 tysięcy miesięcznie utrzymanie.
no to nie opłaca się. Teoretycznie opłaca się bardziej postawić 4 wiatraki niż tam, bo to 20 MW. 4 wiatraki się opłaca bardziej. Dobra. Te wiatraki, tylko będziemy stawiać w różnych miejscach, bo tu już nam się miejsce kończy. Jeszcze nie wiem, czy jeszcze jeden uda nam się postawić. Przejdźmy może do zakładki hałas. Okej, okay. Może jeszcze jeden gdzieś tu postawimy i będziemy kończyć z wiatrakami w tym miejscu. Dobra, to postawmy od razu, żeby nie było jakichś blackoutów znowu za chwilę. Postawmy tak. No i chyba tutaj już będziemy kończyć, jeśli chodzi o te wiatraczki, no bo mamy... Już nie mamy miejsca za bardzo. Zobaczmy hałas, no... Bliżej już za bardzo nie możemy stawiać. Hmm, 35 MW produkujemy, megawatów, zużywamy 26. No i dobrze. No i dobrze. Minus 5000. Kurde, aż tak fajnie byliśmy, widzicie, z tym... z tymi dochodami, nie? Że tam schodziliśmy na minus 3,5. No i wróciliśmy ze wszystkim do punktu trochę wyjścia. Trochę mamy czwartego poziomu. Ale mało. Jeszcze luknijmy tą gospodarkę. Tu fajnie zeszliśmy z deficytem. Mieliśmy 90 ton, a mamy 73 tylko. Spróbuję może jeszcze trochę, jeszcze kolejną tutaj plantację tych warzyw może jednak postawić. Surowce naturalne. Uprawa warzyw. Spróbujmy jeszcze to postawić. Nałożymy. Kurde, głupio to trochę. O, dobra, trochę rozszerzymy, bo chciałem już mówić, że głupio zbudowałem trochę. Ale trochę da się rozszerzyć. Na szczęście. ...28 ton warzyw. Potencjalnie. 31 ton warzyw. Dobra. Niech będzie. To może jeszcze rozszerzymy trochę. Tu ile mamy? 44, to tu więcej. Tu jeszcze, dobra, dziabnijmy. O, proszę, 56 ton warzyw. Czy tam może jeszcze kolejną by dało radę zrobić? Zobaczcie, nie schodzimy z kosztami. To jest ciekawe. Jakbyśmy się trochę przestali rozwijać. Dobudujmy trochę stref handlowych, myślę. W tym rejonie. Trochę bym dostawił jakichś parków, myślę. Mały park. Piątkowe obiekty. Mały plac.
tam coś jest. Dobra, tu jeszcze postawmy coś takiego. Ale tak to te szeregówki jeszcze tutaj dostawmy. Tu jeszcze szeregówki, tu szeregówki, tu szeregówki. No i tu szeregówki. Zróbmy coś takiego. Tysiąca mieszkańców. No to znowu podkręciliśmy jeszcze populację o 1000 w tym odcinku, ale kurde, no te dochody, coś jesteśmy cały czas nierentowni. Wiecie co, wydaje mi się, że musimy jednak bardziej postawić może na tą edukację, bo pójście, widzicie, w tą produkcję to nic nie daje tak naprawdę. Populacja. Bezrobocie 6,3, no to też nie ma takiego dużego bezrobocia. Czemu mam taki duży, kurde, minus? I ten minus jakby rośnie cały czas. Dobra, wiecie co? Już i tak słabo z tym wszystkim stoimy. Zróbmy wybieg taki do przodu. Zróbmy tak. Krematorium czepnijmy gdzieś. Oj, tylko tu zobaczcie, ile to miejsca zajmuje takie krematorium. Wcześniej to myśleć o tym chyba. Dobra, postawmy gdzieś tu, myślę. Wszyscy się cieszą, że powstało krematorium. Koszt utrzymania nawet nie jest taki duży, ale tutaj... O, tutaj od razu skoczyło, wiadomo. Ale to też sprawi, że oni będą jeszcze bardziej happy. Widzicie, te niektóre budynki mają ulepszenia, które możemy wprowadzać. Podstawka też ma. Zdrowie ucznia. Plac zabaw. A to dobra, doróbmy może. A nie, to musiałbym gdzieś obok postawić. Nie ma miejsca. Kurde, widzicie, to o wszystkim trzeba było wcześniej myśleć, ewentualnie. Teraz już nie mamy miejsca. Tu przy liceum mamy trochę miejsca, może liceum da się jakoś rozbudować. Boisko sportowe. No, ale to zobaczcie, jakie to jest ogromne. Szkolna biblioteka. Dobra. Wiecie co? Ja bym postawił w takim razie na szkołę pomaturalną, żeby tych naszych ludzi jeszcze bardziej wyedukować. I wtedy myślę, że zrobilibyśmy właśnie taki skok do przodu, że oni by zaczęli, wiecie, być coraz mądrzejsi. I w związku z tym, no, mieliby większe kwalifikacje. Myślę, że tutaj postawimy. Postawmy tą szkołę pomaturalną. O, zobaczcie, wbiliśmy od razu. Szósty kamień milowy, czyli rozkwitające miasteczko wraz ze szkołą pomaturalną. How delightful! Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice.
Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself, Let's see here. Y'all got soul. Oh, yes, soul. A raison d'être. Ale teraz mamy koszty, już wyszliśmy, zobaczcie. Tak ładnie się zaczynał ten odcinek, a teraz mamy prawie na minusie 10 tysięcy. Ale zainwestowaliśmy w tą szkołę pomaturalną. No ja liczę, że to się zwróci, że wiecie, oni złapią inteligencję po prostu. Znaczy złapią wiedzę większą, lepsze wykształcenie, no i te zakłady pracy dzięki temu też będą rosły. Ja tak sobie to wyobrażam, nie? Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those. Mało mamy właśnie dobrze wykształconych, zobaczcie, tylko 144. I właśnie teraz mój cel jest taki, żeby tutaj jakby przewalić, żeby tutaj dużo jakby weszło w tych dobrze wykształconych. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Jak widzicie, podatki trzymamy na dość niskim poziomie. Najwięcej dochodu mamy z mieszkań. Z komercji strasznie mało. Coś jakby ten handel nie za bardzo się kręcił. Z przemysłu mamy też sporo. Z biur też mamy trochę, a z komercji, no teraz coś jakby lepiej. Budżet, ale jaki jest rozjazd mimo wszystko pomiędzy zyskami a stratami. Tutaj deficyt się niby pomniejsza, ale w warzywach wciąż jest potężny. Nadwyżkę węgla mamy okrutną. Mamy też... Nie, no nie mamy nadwyżki w kamieniu. Nadwyżkę mamy w drewnie. Ja wiem, może jeszcze więcej tych stref produkcyjnych pod drewno, tu mamy strasznie dużo tego drewna. Może to by zmieniło gdzieś tutaj oblicze naszego miasta. Przede wszystkim tą dochodowość, chociaż już trochę jakby się prostuje sytuacja. Zobaczcie, minus 8600. Być może to, co założyłem, że ta szkoła maturalna podbije, to być może się dzieje. Ja bym poszedł w tą edukację jednak. Pójdźmy jeszcze tu w rozwój i właśnie pod edukację wykupmy na uniwersytet, mi się wydaje. Blokujmy. Najwyższy możliwy stopień wykształcenia, bo to na pewno sporo da. Na poziomie zwiększa wydajność biur i zakładów przemysłowych. Tak jest. Uniwersytet medyczny. Dobra, zróbmy im polibudę. Medyczny to może później. Dobra, myślę, że w kolejnym odcinku pomyślimy, gdzie tutaj uniwerek im postawić, żeby jeszcze podbić ten poziom wykształcenia w Gliwicach. No dobra, no to cóż, trzymajcie się, do następnego, cześć!